wprowadzone wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między miastem Lublin a gminą miejską Świdnik w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej Świdniku. Dodam, że dotyczy to dwojga dzieci. 68.1. Macie Państwo jakieś pytania? Pan radny ma, przewodniczący Sadowska. Dwoje dzieci. Mam krótkie pytanie, ale zachodzi pan prowadzony. Dwoje dzieci chce uczyć się tej religii. Ale ktoś może nam prowadzenie do tego projektu uchwały przekazać? A poczytaj sobie. To jest prowadzone, no ja nie miałem okazji. Ale pani dyrektor powiedziała. Przecież to jest projekt. Poproszę o oświadę. Pierwszy raz usłyszałem o czymś takim. Pan przewodniczący pyta, proszę bardzo. Dzień dobry. Więc 26 sierpnia burmistrz miasta Świdnik skierował wniosek do nas z prośbą o podpisanie porozumienia w sprawie właśnie uczestnictwa dwoje dzieci, którzy chodzą do zespołu szkół energetycznych i szkół transportowo-komunikacyjnych w Lublinie, o uczęszczanie, że chcą uczęszczać do lekcji religii do Kościoła chrześcijan wiary ewangelickiej w Świdniku. I w związku z powyższym musimy zawrzeć porozumienie, które jakby będziemy, ponieważ to są uczniami naszych szkół, dostajemy subwencję oświatową u nas, więc porozumienie polega na uzgodnieniu kwoty przekazania, odpowiedniej kwoty na sfinansowanie uczestnictwa tych dzieci, dwojga dzieci w nauczaniu religii innego wyznania niż rzymskokatolickiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dalej, przepraszam, nie do końca rozumiem. Rozumiem, że te dzieci będą w dwóch szkołach w takim razie się uczyły. W 99% w lubelskiej szkole, a w zakresie nauki religii będą dojeżdżały do Świdnika, tak? I tą część subwencji my przekazujemy do miasta Świdnik i potem do szkoły, tam gdzie będą się uczyły dzieci. A pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu, że dziecko chodzi do dwóch szkół równocześnie, bo wynik taki praktyczny jest, że te dzieci będą uczniami dwóch szkół, tak? W tym zakresie nauczania. Znaczy w zakresie nauki religii, tak, będą uczestniczyć w zajęciach w Świdniku, w tym zgromadzeniu. To jakby też trzeba, znaczy ja może do końca wyjaśnię, ale to nie jest jakby pierwsza rzecz, bo takie rzeczy się zdarzają, tylko tyle, że nie na terenie Lublina bardziej niż na... Jeszcze muszę dopytać, przepraszam. Na przykład jak dziecko sobie zażyczy, że matematyka chce mieć w Świdniku, a angielski w Zamościu, to też jest możliwe podpisanie takiego porozumienia? Nie, to jest... Przepraszam, tutaj jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach, przedszkolach, który reguluje takie kwestie. Więc to chodzi o naukę religii. Ja tylko dopytam, czy w związku z tym rozporządzeniem jesteśmy zmuszeni prawem do takich rozwiązań, czy nie, czy to jest nasza wolna wola? Tak, jesteśmy zobligowani do, powinni do zawarcia porozumienia. Nawet gdyby Świdnik zaproponował warunki trudne, tak? Nie, no subwencje to standardowo przekazuje. Określone są. Ale określone pasuje. Dobrze, proszę Państwa, jeśli nie ma pytań więcej, przejdziemy do zadomniemania. Kto z Państwa radnych jest za zadomniemaniem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt.